na sam... What the fuck? Nie! No gościu! Yo, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Ku mojemu zdziwieniu dzisiaj jadę odebrać przesyłkę, paczkę niespodziankę. Ale nie od widza, chociaż może czasem mnie ogląda. Pewnie coś tam widział. W każdym razie odbieram paczkę niespodziankę od Spider Lublin. Co w niej będzie? Nie mam bladego pojęcia, ale myślę, że on wie co lubię. Na pewno będzie to ciekawa paczka. Chętnie pokażę wam jak wygląda jego sklep. Przy okazji wiem, że chcę wam coś przekazać, także koniecznie zostańcie. Dobra mordy, jesteśmy już na miejscu. Dojechałem, moja biała strzała. Proszę bardzo. Czajcie to, jaka jest wielka. Moja niedługo może też będzie taka wielka. Kto wie. Wziąłbym z takiego i na chacie go gdzieś zostawił. Masakra. Zajebiste. Kurde, no ale tak, żeby to trzymać w domu, to albo terra jakieś wielkie. No, terra jest zabawa, ale lepiej się trzymają luzą zdecydowanie niż terrarium. Ale ja to bym się obsrał, że to mi ucieknie, serio. Nie ucieka, no moskitu, nie wiem. Ale jak to możesz nie uciekać? Na każdej tej miałem już to podczepiałem po 3 sztuki tutaj. I ona na bank wybierze to miejsce na pajęczynę i sobie tylko nabierze. Jakby się zaczepił gdzieś tam, nie wiem, na żarandolu załóżmy i dał jej jakąś konstrukcję do tego, żeby sobie, wiesz, żeby zresztą nawet takiej nie da się, położysz na żarandolu, to od żarandolu zacznie pajęczynować. No i tam gdzie siedzi, to tam zacznie robić. No dobra, a jakby temperatura była wysoka? No to co? To Tajlandia, to wiesz. To z Tajlandii? No kurde, no na hodowli to jeszcze może by to przeszło. Ty mógłbym jej tak rzucać co chwilę, ona sobie podczepia, widzisz? Zostawia no, sobie, ona się później to zje. Opajęczynuje, no one żywe zostają, praktycznie się ruszają jeszcze. Bo to może być jeszcze większe, nie? Tak, to jest jeszcze młoda, no i ona teraz już po kokonie, więc jest taka chudziutka, nie wygląda na dużą, nie? A wyczajcie w ogóle, że ten pająk, i tak większość z was powie, że jesteśmy po prostu pojebani, ale obczajcie, jaki on jest ładny. W sensie to odnurza, jakie one mają ładne kolory. Już pomijając ten odwłok cały. Właśnie dostałem propozycję, że mogę sobie tego ogromnego świniaka wziąć na łapy. Za moment sprawdzimy, czy faktycznie będzie to tak przyjemne. W tym sklepie dostaniecie wszystko, czego potrzeba, aby hodować ptaszniki, skorpiony, skolopendry, a nawet częściowo sporo jest rzeczy, których można użyć tak do takiej typowej terrorystyki, do gadów. Podłoża i takie wszystkie detale do detailingu mamy. I jakieś zajebiste czachy i wszystko. Także naprawdę uważam, warto wejść. Zaraz wam zresztą pokażę dokładnie stronę internetową, jak to wszystko wygląda. Tam możecie sobie wszystko zamawiać. Zamawiałem wiele razy, dlatego wiem, że z czystym sumieniem mogę polecić. A co do pająków, tak jak powiedziałem, jeszcze nie zdarzyło mi się tutaj przyjechać i wyjść bez niczego, bo po prostu zawsze znajdę tutaj coś, co mi się wykurwiście podoba. Tutaj dostałem też karibenki właśnie, które ostatnio dopuszczaliśmy po raz kolejny. Blondynę, no w zasadzie wszystkie pająki, które kupiłem, to kupiłem tutaj. A też dostałem masę pytań, skąd biorę i tak dalej. Częściowo oczywiście wy mi wysyłacie,
o czym też pamiętam i dziękuję bardzo, ale to co kupuję, no to zdecydowanie tutaj to jest dla mnie pewniak i po prostu pierwszy raz kupiłem może ze 2-3 lata temu, stąd pająka i jako, że byłem bardzo zadowolony i z wysyłki, i z pajączków, i z gratisów, to po prostu nie ma potrzeby testować innych sklepów, dlatego ja pozostałem po prostu tutaj. Tutaj macie listę, wiem, że u mnie na kanale jest masa pajęczarzy, także poprzybliżam wam, żebyście mogli sobie poczytać, najwyżej sobie po prostu zatrzymajcie i przyjrzyjcie, co tutaj jest. Ona nie gryza, co mówisz? No to już jest mocne. Czajcie to? Czajcie, jaka wielka świnia. Moja się nazywa Helga, parachybana. Mogła być podobnej wielkości, moja miała 8 lat, ale powiem ci, że moja była wściekła, dlatego tak się nie ufam. Ale to jest grzeczna. I wielka. To po niej są maluchy? Pewnie no. Tak? Chyba trzeci raz. Mam te helicery to jak gwoździe. Nie byłoby fajnie, jakby działo. Że miejmy nadzieję, że nie działnie. Dobra, dziękuję bardzo. Miałem spokojnie. Dobra kochani, ja najszybciej jak tylko mogłem przyjechałem do domu, bo po prostu nie mogę się doczekać tego, co jest w tej paczce. Wiem tylko o jednej rzeczy, bo wprost się mnie zapytał, czy chcę. Odpowiedziałem, dla ciebie to jest może mała i zbędna istota, ale dla mnie jest ona mała i niezbędna i jak najbardziej chcę. Nie przedłużam, bo tu trzeba robić potężny unboxing. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Od razu na wstępie mówię, oglądajcie odcinek do końca, dlatego że Spider Lublin Adrian przygotował dla was coś specjalnego na ten weekend. Dlatego poczekajcie, bo dla moich widzów też jest coś turbo. Otwierajmy. O, oczywiście, na sam... What the fuck? W ogóle tak, właśnie. Po pierwsze, to już widzieliście, bo nagrywałem Hadesik, odejdź stąd, uciekaj. A, od razu na samym wstępie wam powiem, nie płaci mi za ten film, bo zaraz sobie pomyślicie, że po prostu się sprzedałem, a on mnie kupił. Słuchajcie, to jest jedyny sklep, znaczy nie jedyny, ale jedyny sklep, w którym zostałem na dłużej, jak chodzi o pajęczaki. Jest to sklep, który nigdy mnie nie zawiódł, zawsze dodawał mi gratisy do zamówień, zawsze chętnie podzielił się wiedzą, jak do niego przyjeżdżałem. Naprawdę jest to gość, który jest mega konkretny, ufam mu w 100%, jak chodzi o pająki. Dlatego właśnie z czystym sumieniem centralnie go reklamuję i słuchajcie, jeżeli siedzicie w pająkach, chcecie coś ciekawego, to nie możecie ominąć jego sklepu. Ciężko, paczka jest full wypchana pająkami. Mistrzostwo świata. Jedyne co powiedziałem, że nie chciałbym malutkich pierdółek, dlatego że po prostu u mnie średnio to się sprawdza, bo nie mam tak małej karmówki. I po prostu dla mnie to jest więcej obciążenia niż frajdy. Lecimy po kolei. Wyjmuję pierwszego. Ja pierdzielę. Formictopus Dominican Purple. Słuchajcie, nigdy w życiu nie miałem tego pająka. To jest akurat samiec. I na ogół, tak jak wiecie, u mnie to tylko samice, szacuneczek, ale nie tym razem. Tutaj... Ja pierd... On jest przepiękny. Jest przepiękny. Jedyne, gdzie widziałem te pająki, no to właśnie gdzieś tam na filmikach na YouTube. Kurde, Adrian, mega dzięki. Zapytał się mnie, czy samce mnie urządzają. Ja powiedziałem, jak zależy jakie samce, nie? On powiedział, ładne. Także strzelam, że na bank miał na myśli tego. Jest przepiękny, oczywiście na końcu porobię wam zbliżenia wszystkich pająków. Lećmy dalej. Hysterokrates gigas. Chyba kiedyś miałem tego pająka. Jest to oczywiście piękna, duża samica. Rewelacja, jak będziemy nagrywać, postaram się, żeby każdy z nich troszeczkę wyszedł z tego pudełeczka, żebyście sobie mogli go śmiało zobaczyć. To są pająki naprawdę pokaźnych rozmiarów. To nie są jakieś malutkie pyrpki. Staram się nie zaglądać za głęboko. A to zostawię na koniec, bo to jest właśnie to, o czym wiedziałem. Lećmy dalej. Linotele Phalax. Nie miałem tego pająka nigdy. Jest to pająk taki dość nietypowy. A może miałem kiedyś? Na pewno nie miałem w tym rozmiarze. Miałem mniejszego. To jest nieseks, także nie wiadomo, co to za płeć, ale na pewno, co można przyznać, jest przepiękny i na pewno, jak to linotele, jest mega szybki. Kurde, powiem wam, nie spodziewałem się tak mocnego pakietu.
serio totalnie liczyłem, że będą jakieś podrostki, ale że będzie ich dosłownie, że nic konkretnego. A tu naprawdę potężna paka, jestem mega zajarany. No tu już jest właśnie taki dość maluch, ale już nie taki maluch, chromki. Co dla mnie jest bardzo fajną opcją, bo mam samicę, licząc, że może z tego wyjdzie samiec, a może samica, nie wiadomo. Tak czy siak uwielbiam te pająki, jak dobrze wiecie, bo oglądacie mnie. Chromki zawsze na propsie. Uwielbiamy chromki wszyscy chyba, bo z tego co wiem, to naprawdę każdy mój widz jara się mega chromkami ze względu na ich kolor, na to, że są takie mega żarłoczne. Dlatego chromka zawsze zajebiście. No i oczywiście Genia, Acanthoscuria geniculata. To jest taki, bym powiedział, podrostek, nie jest ona taka malutka, taki niby taka niewielka, ale nie jest już taka malusia, żeby była dla mnie na przykład niewygodna, więc ten rozmiar jak najbardziej. A co jest ciekawego u mnie na hodowli? Genia to jest taki klasyk, który każdy po prostu musi mieć, a ja Genii nie mam, więc teraz już mam. Także dziękuję bardzo, co tu się wyprawia w ogóle. Jedźmy dalej. No gościu, nie, to już przeginka. O nie. Słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, miałem Metallicę, samicę, która niestety miała DS-a i mi padła. Dla mnie to był ogromny cios, bo kocham Metalliki. No i dostałem samicę Metalliki, czujecie to? I to nie jakiegoś malca, normalnie dorosłą. No może jeszcze troszeczkę, ale w każdym razie duża samica Metalliki. Ja pier... chłopaku, no poleciałeś na grubo, serio. Nie! No nie gadaj! Słuchajcie, to muszę was wprowadzić, bo to jest już coś, co muszę wam wytłumaczyć. Zostały mi tutaj dwa pająki, z którymi już wiąże się historia. To już nie są przypadkowe pająki. Pająk, którego zobaczyłem u niego i był bardzo wyjątkowy, nie widziałem go nigdy wcześniej na żywo, nie jest zbyt popularny w hodowli i jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny, to właśnie Holkonia. Holkonia jest to mega specyficzny pająk i właśnie sporo gadałem z Adrianem na temat tej Holkonii, którą zobaczyłem u niego na sklepie. Strasznie mi się podobają te pająki, nie są agresywne, za to są turbo szybkie, są naprawdę... Tryb teleportacji to jest za wolno dla nich, dlatego wyjmowanie ich na ręce wiąże się z dość sporym ryzykiem. Nie będę jej drażnił, mam nadzieję, że na zbliżeniach uda mi się ją wziąć chociaż na chwilę na ręce. Holkonie są to bardzo specyficzne pająki, nie wiem czy dacie radę cokolwiek zobaczyć, ale jeśli kojarzycie kształt, no to to jest właśnie Holkonia. Totalnie się nie spodziewałem czegoś takiego, bo jeszcze, no nie, no po prostu, ale się jaram, bez kitu, ta paka jest przepotężna. Ostatni pajączek jaki został, moi drodzy, to jest legendarna, jak na miniaturce pewnie zauważyliście, Czarna Wdowa. Czarna Wdowa jest tutaj w pojemniczku, tylko na zbliżeniach dam radę wam ją pokazać i na pewno pokażę dokładnie, co to za Czarna Wdowa, jak to się dzieje, że jest w moim posiadaniu, czy jest legalna i tak dalej. Nic więcej na temat tej Czarnej Wdowy wam nie powiem, dlatego że zrobię o niej na pewno totalnie oddzielny odcinek, bo jest mega ciekawa sprawa. A więc tak, słuchajcie, pakiet, który dostałem, przeszedł moje oczekiwania na 300%. Spodziewałem się czegoś takiego w paczce, także naprawdę jestem mega zaskoczony, nie mogę się doczekać nagrywania zbliżeń. Hadesa trzeba będzie niestety zamknąć, żeby tutaj nie latał, bo tu z niektórymi pająkami już nie ma żartów. Hadesowi mogłyby zrobić krzywdę, więc pamiętajcie zawsze odpowiedzialnie. Jakbyście się zastanawiali, czym z tego jaram się najbardziej, są dwa pająki, którymi jaram się: pizza. Więc czym jaram się stąd najbardziej? Powiem szczerze, jest mega trudny wybór, dlatego że Metallicę kocham całym serduszkiem od zawsze na zawsze i zawsze będę kochał i zawsze będę miał na hodowli Metallicę. Po prostu dla mnie jest pewnym symbolem, dla mnie jest bardzo ważnym pająkiem w mojej hodowli. Na pewno Holkonia, tutaj właśnie się zastanawiam, czy to nie będzie pierwsze miejsce, dlatego że nigdy nie miałem tego pająka, ani nic podobnego, dlatego... No jest to dla mnie coś turbo. No i oczywiście Formictopus Dominican Purple. No kurczę, nie miałem nigdy tego pająka. Jest samcem, ale jest pięknym samcem. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę mu zostało. Myślę, że zostało, jest naprawdę przepiękny. Kurczę, naprawdę ciężko. No na pewno Czarna Wdowa, bo jest też pewnego rodzaju symbolem. Te cztery na pewno ukoiły moją duszę fest.
I nawet gdybym dostał jednego z tych, to bym się zajarał maksymalnie tą paczką. Dostałem je wszystkie. Adrian, dziękuję ci bardzo. Mistrzostwo świata. A teraz zanim przejdziemy do zbliżeń i zanim pokażę wam to wszystko dokładnie, chciałbym, żebyście wiedzieli o jednej rzeczy. Odkąd oglądacie ten filmik, bo jest czwartek o 18 publikuję, jeśli jesteś na bieżąco, no to już trwa Black Weekend u Adriana na sklepie Spider Lublin. Z czym to się wiąże? Moi widzowie mają kod rabatowy 10% na zakupy. Wystarczy wpisać jako kod rabatowy Księga Dżungli, bez polskich znaków, bez spacji, tak jak tutaj jest napisane. Ale to nie wszystko. Koniecznie wejdźcie na Face'a Spider Lublin, koniecznie wejdźcie na Instagrama, bo myślę, że znajdziecie tam coś jeszcze. A taka mała podpowiedź: kody rabatowe się łączą. Także myślę, że można wyhaczyć zajebiste zakupy właśnie w Spider Lublin. I z tej okazji właśnie dostałem paczkę, abyście się o tym dowiedzieli. Co z mojej strony? Mogę wam zagwarantować, że na tym sklepie się nie zawiedziecie. Linki w opisie do jego sklepu, do Facebooka, do Instagrama. Zobaczcie, co tam ma. Naprawdę mega konkret, jak sami widzicie. Paczka rozjebała mi łeb. Teraz zapraszam was bliżej. Oglądajcie pajączki i planujcie sobie zakupy. Mordeczki, prawie wszystkie mi pouciekały, ale na szczęście byłem przygotowany. Co zrobiło na mnie największe wrażenie? Na pewno Hysterokrates, Gigas. Ta agresja jest serio nie do opisania, cały czas jest postawiona, także naprawdę mega. Piękne, mieniące się kolory u tej samicy Formiktopusa. Nie wiem, jak dobrze widać to na kamerze, natomiast na żywo naprawdę wielkie wow. Metallica, no to chyba nie muszę nic mówić. Oczywiście uciekała mi cały czas. Była już wszędzie. Była na stole, pod stołem, na nogach, na podłodze. Była wszędzie, bo no jak to metaliczka, ale nie stawiała się, nie kąsnęła ani razu, ani w pensetę, ani w moją rękę. A ręku też obsługiwałem, bo był moment, kiedy po prostu było ciężko. No i oczywiście Holkonia. Sami widzieliście, pierwszy raz miałem w życiu na rękach Holkonię. Niesamowity pająk i nie mogę się doczekać, aż będę urządzał dla nich jakieś terraryjka. Nie mam jeszcze terrariów dla nich wolnych. Pewnie będę korzystał z boksów, bo jest mi tak wygodniej. Naprawdę, Adrian, wielkie dzięki. Pamiętajcie o tym. Księga Dżungli bez polskich znaków, czyli to będzie Księga Dżungli. Tak, koniecznie poszukajcie jeszcze czegoś u niego na Facebooku. Dzięki temu będziecie mieli naprawdę mocną promocję na ten weekend. Promocja trwa aż do końca niedzieli, więc od czwartku, odkąd wleciał ten film, do niedzieli. Macie chwilę czasu, przemyślcie, pooglądajcie i zobaczcie, co tam ma fajnego. A jak widzicie, same rarytasy, same zajebiste pajuny. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie koniecznie suba, żebym był zmotywowany, żebym działał dalej. Będę na targach terrorystycznych w Poznaniu już w niedzielę. Także mam nadzieję, że się tam widzimy. Koniecznie napisz w komentarzu, czy podobał ci się ten filmik i który pająk według ciebie jest najfajniejszy z tej paki, którą dostałem. Trzymajcie się. Yo!